Cześć, tu Kuba Pawlak i kolejny odcinek podcastu RaceSpace. Kolejny o charakterze reportażowym. Dzisiaj zapraszam Was do spędzenia ze mną 4 dni w szwajcarskim Locarno, w którego pobliskich górach odbył się tegoroczny wielki finał Golden Trail World Series. Ten odcinek nie będzie jednak taką sportową relacją z wydarzenia. Jego wyniki pewnie już w większości znacie, a też format podcastu moim zdaniem to zdecydowanie nie jest coś, co sprawdza się w charakterze newsowym. Dlatego jadąc na Goldena z góry założyłem, że chcę zrobić coś zupełnie innego niż większość redakcji. No i będąc z wami szczerym, powiem, że temat w zasadzie przyszedł do mnie sam i nie zastanawiałem się nad nim ani minuty. Dlatego, że finał Ascona Locarno miał być ostatnim występem w serii Bartka Przedwojewskiego. Bartka, który, jeśli popatrzymy przez przekrój ostatnich lat, był najbardziej rozpoznawalną i ikoniczną taką postacią w świecie polskich biegów górskich. Wielu z Was w tym momencie może słusznie zresztą pomyśleć, że co z tego, że to ostatni występ, skoro Bartek nie zamierza jeszcze kończyć kariery i nie można wykluczyć, że najlepsze dopiero przed nim. No i trudno mi się z tym nie zgodzić. Jednak patrząc na historię Bartka i cyklu Goldena, trudno też oprzeć się wrażeniu, że to właśnie sukcesy osiągane tam wywindowały go do roli takiego ambasadora naszego kraju w światowym bieganiu. Tu może trochę podzielę się takim subiektywnym spostrzeżeniem, ale to w końcu mój podcast, więc pal licho. Tę ścieżkę, którą dla Polski wcześniej przetarł swoimi występami za granicą Marcin Świerc, Bartek w mojej opinii wykarczował, poszerzył i wyasfaltował. Uważam, że czas, przez jaki Bartek, mimo lepszych i gorszych oczywiście sportowo chwil, utrzymywał się w gronie czołowych zawodników oraz fakt, że robił to w okresie, w którym poziom tej dyscypliny niesamowicie wywindował do góry, sprawia, że jeżeli miałbym wybrać jednego, to właśnie Bartka zdjęcie powinno znaleźć się w polskiej i zagranicznej Wikipedii pod hasłem Polskie biegi górskie. Myślę, że wasze odczucia środowiska mogą być dość podobne. Jednak zastanawiało mnie też to, czy podobnie jak my tutaj w Polsce uważają również zagraniczni kibice trailu, zawodnicy, osoby związane właśnie z tą dyscypliną. Byłem ciekawy, jak oni postrzegają Bartka, jego sportową karierę i czy po tych 7 latach startów pod szyldem serii Goldena ktoś zapłacze po tym dzielnym strażaku z Polski, którego nazwisko śniło się po nocach pewnie tym zagranicznym komentatorom, którzy mieli je wymówić. No i właśnie taki cel postawiłem sobie na ten wyjazd. Zapraszam Was do podążania za mną podczas 4-dniowego finału. Od razu zaznaczę tutaj dwie rzeczy. Nie chcę, podobnie jak zrobiłem to przed chwilą, dzielić się z Wami i zarażać jakimiś swoimi ocenami, dlatego postaram się jedynie komentować dla Was wydarzenia, abyście mogli zrozumieć kontekst i uwarunkowania, w jakich to wszystko, co tu usłyszycie, się odbywało. No a resztę pozostawię taką, jak ją usłyszałem. Drobne korekty będą dotyczyły dźwięków, których pewnie nie chcielibyście słyszeć, jakichś chrząków, mlasków i innych przeszkadzajek, chociaż w większości tych też nie unikniemy. Niektóre rozmowy pozostawię również oryginalne, to jest w języku angielskim, ale nie zdominują na całości materiału, więc jeżeli ktoś z Was nie czuje się bardzo mocno językowo, to wciąż jest to materiał dla niego. Materiał dla niego przede wszystkim dlatego, że wiele rozmów nagrywanych jest albo z samym Bartkiem, albo z jego najbliższym otoczeniem, to jest trenerem Orłowskim, redakcją magazynu Ultra, która od dawna również obserwuje bohatera tego podcastu w tym goldenowym świecie. Jeżeli jesteście gotowi, no to zaczynajmy.
Do Locarno dotarłem w środę późnym wieczorem. Już następnego dnia miał się odbyć pierwszy bieg, czyli prolog. W czwartek, czyli następnego dnia po przyjeździe pań, a w piątek panów. Ten prolog to jest taka rywalizacja na krótszej trasie, liczącej 6,5 km i 420 metrów przewyższenia. Oprócz punktów do klasyfikacji, zawodnicy mieli tutaj możliwość poznania fragmentów tej docelowej trasy w warunkach takich bojowych. Prolog w teorii był największą szansą dla zawodników takich spoza ścisłego topu, którzy mogli tutaj zabłysnąć i poprawić swoją pozycję nie tylko sportowo, ale też trochę marketingowo, no bo w sumie to jest wielki finał. Czołówka w myśl logiki raczej nie powinna zostawiać na prologu całego zdrowia, no bo liczyło się przede wszystkim to, co będzie w weekend. Zanim emocje związane ze startami na dobre udzielą się wszystkim, ja chciałem porozmawiać z samym Bartkiem. W czwartek startowały tylko panie, no a Bartek bez problemu znalazł czas, aby spotkać się na kilka chwil. Gdy usiedliśmy przy kawie w lobby hotelu, w którym mieszkał, sprawiał wrażenie takiego wyluzowanego. Nie mam na myśli tego, że nie przejmował się startem, bo pewnie tak było, ale był to zdecydowanie inny Bartek od tego, który rozmawiał ze mną w poprzednim reportażu o Tatra Sky Maratonie, gdzie mówiłem, że takie napięcie było wyraźnie widać. Tutaj sprawiał wrażenie świadomego sportowca, który chce pożegnać się z cyklem z podniesioną przyłbicą, pozbierać, kolekcjonować chwile, które miały się wydarzyć. Pamiętam tylko mój start w Zegamajskoli w 2018 roku i pamiętam, że to był pierwszy bieg z tego cyklu. Nie pamiętam, jak się o tym biegu dowiedziałem, kiedy się dowiedziałem, ale pamiętam, że cieszyło mnie sam fakt tego, że tworzy się taka seria biegów, która ma na celu zaprosić wszystkich zawodników najlepszych na świecie do rywalizacji w jednej serii. Bo jak to bywało wcześniej, zawodnicy się rozchodzili po różnych biegach, różnych seriach, troszkę się mijając i tak naprawdę brakowało takiej serii, w której faktycznie najlepsi zawodnicy się ścigali. Więc to było mega zachęcające z perspektywy tego, że w 2017 roku miałem bardzo dobry sezon w Polsce. Byłem mistrzem Polski wtedy na krótkim dystansie, skyrunningu, wicemistrzem w biegu pod górę alpejskim. Miałem mega fajny sezon i chciałem spróbować swoich sił w biegu takim międzynarodowym. Oczywiście miałem w tym 2017 roku pierwszy taki test podczas Mistrzostw Świata, który zakończył się totalną klapą i zejściem z trasy. No ale to też trochę inaczej wyglądają te Mistrzostwa Świata niż te biegi komercyjne, więc trochę to taka z komercyjnym bieganiem na światowym poziomie była pierwszy raz na maratonie Zegamajskoli i to było moje pierwsze zetknięcie właśnie z tym cyklem. Co pamiętam z tamtego okresu, to to, że pierwszy raz zastosowałem ładowanie węglowodanów w taki sposób, że przez pierwsze 3-4 dni w ogóle nie jadłem węglowodanów i później przez kolejne 3 dni jadłem w opór tych węglowodanów i jeszcze pamiętam, że właśnie dzień przed biegiem mieszkałem w takim pokoju, gdzie mieszkało 10 zawodników i leżałem po prostu taki najedzony, z pełnym brzuchem i tak sobie myślałem, o Boże, jak ja jutro pobiegnę. Nie myślałem w ogóle o zawodnikach, myślałem o sobie i tak naprawdę myślałem o tym, że kurde, przyjechałem na taki bieg, najważniejsze dla mnie dać swoje maksimum, swoje 100% i zobaczę, co będzie. No, sama Zegama Ejskori to jest taki bieg, w którym czuję, że no, ciężko opisać to, co się czuje. No, możesz zobaczyć zdjęcia, filmy na z prezentacji elity, gdzie jest naprawdę mnóstwo zawodników, wszyscy cię zaczepiają, chcą sobie z tobą zrobić zdjęcia. Przed biegiem po prostu nikt nam nie zwracał uwagi, natomiast po samym biegu ja się czułem jak jakaś po prostu gwiazda. I czuć tam, że ludzie kochają biegi górskie, kochają kibicować, kochają zawodników i to jest mega fajne na tych zawodach. Tak Bartek wspominał swoje początki z cyklem Goldena, a następnie opowiedział trochę o zmianach, jakie zaszły przez te długie 7 lat, no i o zmianie, która jest tą najnowszą i najważniejszą w jego życiu. Jest to mój siódmy rok w cyklu Golden Trail World Series. Nie ma co ukrywać,
W tym czasie przeżyłem 7 lat. Zaczynałem od bycia strażakiem, kończę na tym, że jestem szczęśliwym ojcem, więc to było długie 7 lat. Z perspektywy sportowej mam dużo startów, w których jestem zadowolony, cieszę się z tych startów. Niekoniecznie były to starty, które miałem, w których miałem dobry rezultat. Są to też starty, w których wyciągałem na tyle duże wnioski, że kolejne lata się zmieniały i mój trening, moja świadomość taka sportowa była większa. Ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej cieszy przez te 7 lat, to to, że zrozumiałem samego siebie w tym sporcie, bo na początku to było takie taka chęć udowodnienia wszystkim, że się jest dobrym, że się potrafi rywalizować na wysokim poziomie. Później jak się to osiągnęło, to był taki dołek, w którym nie mogłem siebie odnaleźć. Był to okres też, w których służby były dosyć wymagające, ciężkie. Ten trening nie szedł tak, jakbym chciał. I w tym całym wszystkim, w tym wszystkim właśnie doszło do tego mojego przetrenowania. I później takie odrodzenie z siebie, praca z psychologiem i uświadomienie sobie tego, że tak naprawdę muszę robić to, co ja chcę, a nie tego, co chcą inni, bo inaczej moja kariera, która ma trwać 15 lat, skończy się po kilku latach i doświadczę wypalenia zawodowego pod kątem takim mentalnym, ale też pod kątem fizycznym, więc też mój trening zmienił się na tyle, że trenuję w taki sposób, że wiem, że chcę biegać jeszcze za 7-8 lat. Więc ciężko powiedzieć to w jednym słowie, w jednym takim zdaniu, które biegi były ważne, które były słabe, bo to był naprawdę długi okres siedmioletnich tam lat, 7 lat. Kurczę, dużo było pięknych chwil, naprawdę. Nie jestem w stanie ci przez te 7 lat, no najpiękniejszą chwilą chyba było moje zwycięstwo na Azorach w 2020 roku, w których wygrałem Golden Trail Championship, pokonując o 7 minut Jima Wamsleya, więc no, najlepszego zawodnika na świecie. W tym momencie to ja byłem najlepszy i to na pewno utkwi w mojej pamięci, że osiągnąłem coś, o czym nigdy nie marzyłem. Przede wszystkim jak urodził się Olaf, to ja miałem takie poczucie, że chcę być zajebistym ojcem, żeby po prostu wiedział, że jestem takim kozakiem, a to już kiedyś powtarzałem. I ta pierwsza część roku była świetna, bo naprawdę to mnie tak pchało, motywowało. Druga część roku była dosyć... w momencie, kiedy zaczęły wychodzić pierwsze zęby, moje myślenie zaczęło się trochę zmieniać proporcjonalnie z mniejszą ilością snu, którą mieliśmy razem z żoną, dlatego też to moje zejście w maratonie du Mont Blanc miało miejsce, bo akurat mieliśmy pierwszy ząb Olafa. Na pewno czy się zmieniło? No, zmieniło się. No, myślę teraz nie tylko o sobie, ale myślę o rodzinie. Myślę o tym, że chcę zapewnić taką stabilność swojej żonie, swojemu synowi. I tak naprawdę czas, który teraz poświęcam, to poświęcam na rzeczy, które chcę robić. Chcę poświęcać czas z synem, żeby nie mieć takiej sytuacji jak mnóstwo sportowców, którzy 300 dni w roku spędzają na obozie i nie widzą, jak ich dzieci dorastają. Ja postawiłem na to, że wolę zejść z jakichś zawodów, wolę być gorzej przygotowany, ale chcę ten czas spędzić z rodziną, z synem i pewnie to jest koszt, który będę ponosić przez najbliższe 2 lata, ale ja tego chcę, jestem tego świadomy i wiem, że na jednym biegu mogę być przygotowany super, bo Olaf będzie spał świetnie i nie będzie mu nic dolegać, a wiem, że na inny bieg pojadę mniej przygotowany, bo były gorsze dni, gorsze noce, ale będę robić to, co robię zawsze, czyli będę dawać siebie na każdym biegu 100%, a życie będzie weryfikować. Dla mnie najważniejsze będzie to, że będę uczestniczył w wychowywaniu i w dorastaniu swojego syna. Zapytałem też Bartka o to, co powiedziałby sobie, gdyby teraz spotkał siebie z początku tej drogi goldenowej oraz czy są rzeczy, których po prostu po ludzku żałuje. Teraz to oczywiście, że jestem mądry. Po tych 7 latach, po każdym roku byłem na tyle mądry, że chciałbym się cofnąć i wprowadzić kilka zmian, ale myślę, że jak ja bym teraz się postawił 7 lat temu, to zmieniłbym naprawdę bardzo dużo. Po trening, ja byłem wychowywany w tej polskiej szkole, w takiej polskiej myśli szkoleniowej, że u mnie się zapierdala. Myślałem, że po prostu muszę się zajechać na treningu, żeby mieć dobre miejsca na zawodach.
to, że właśnie chciałem zadowalać innych ludzi, sponsorów, nie myśląc o sobie totalnie i gdzieś tam właśnie spotkałem się z taką ścianą, która... No miałem straszny spadek motywacji do treningów, do czegokolwiek, do startów i naprawdę dużo czasu mi to spędziło, żeby się pozbierać w sobie i na nowo złapać tą chęć rywalizacji, trenowania, biegania. Myślę, że te wszystkie doświadczenia, które przez te 5 lat doświadczyłem, spowodowały, że jestem teraz mega doświadczonym. Myślę, że wiedzę, którą posiadam treningową i po sam trening, gdzieś tam przygotowanie mentalne, fizyczne, jest tak duża, że te wszystkie moje problemy przez ostatnie lata pozwoliły mi dojść do tego momentu. Ostatnio powiedziałem mojej żonie Patrycji, że żałuję tylko tego, że tak późno staraliśmy się o syna. Czy szybki sukces w Goldenie zaskoczył Bartka oraz czy oczekiwania, które były jego skutkiem, bardzo mu ciążyły? Posłuchajcie. Na pewno mnie zaskoczył, bo nie mieliśmy możliwości startowania przez cały rok, chociaż w Polsce była taka możliwość, bo i Tatrzańskie Maraton, i Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, te zawody się odbywały i tam się testowałem, ale nie miałem takiej odpowiedzi, jak inni zawodnicy trenują, jakie są w formie. I ja po prostu... Generalnie to lubię trening, lubię trenować ciężko, lubię ten proces, lubię rozwijać swój organizm i w tym 2020 roku miałem spokojny cały rok przygotowań do tych zawodów, więc nic mnie nie rozpraszało, też służby były dosyć spokojne, bo to były czasy lockdownu, więc ludzie byli zamknięci w domach i tych wyjazdów, pożarów, wypadków było znacznie mniej, co pomagało mi w regeneracji i w przygotowaniach i tak naprawdę w tamtym roku zagrało wszystko, mogłem wykorzystać w 100% swój potencjał, zrobiłem to, wygrałem i to było świetne. Nie czułem nigdy takiego ciśnienia ze względu na to, że muszę pobiec jakiś tam wynik. Tutaj myślę pod kątem tych polskich kibiców, bardziej myślałem, że oni są dla mnie takim motorem napędowym, bo niejednokrotnie tam na początku mojej kariery z biegami międzynarodowymi ja niejednokrotnie podczas biegu sobie myślałem w taki sposób, że trzymają za mnie kciuki ludzie z Polski, nie mogę się poddać, muszę walczyć do końca, bo muszę pokazać. To był właśnie ten okres, który musiałem udowodnić, że chłopak z Polski może rywalizować z zawodnikami, którzy mieszkają w Alpach, w Dolomitach i w górach, które mogą trenować na co dzień. Zapytałem też Bartka o to, co jest takiego w cyklu Goldena, czego my kibice możemy nie wiedzieć, co nie do końca da się zrelacjonować za pośrednictwem monitora lub ekranu telefonu. No i ostatecznie też, co jest powodem jego decyzji o tym, że ten start będzie ostatnim. Na pewno nie widzą tego, że my zawodnicy startujący w cyklu praktycznie wszyscy się przyjaźnimy, kumplujemy się, lubimy się, praktycznie spędzamy przed zawodami tydzień czasu, niejednokrotnie mieszkając razem w pokojach, w domu, jedząc posiłki i my się naprawdę lubimy. Myślę, że ludzie nie widzą tego, jakie to jest cholernie szybkie i mocne bieganie i z tym wszystkim tego żałuję, że właśnie ten bieg w Tatrach się nie odbył i że ludzie na własne oczy nie mogli zobaczyć, jakie to jest niesamowite, z jaką prędkością zawodnicy i zawodniczki poruszają się w górach, w trudnym terenie, niejednokrotnie w miejscach, gdzie ludzie nie są w stanie podejść i sprawiają to dużą trudność, a zawodnicy po prostu mkną tam jak strzały. Wiesz co, no tu dużo czynników miało na to wpływ. Przede wszystkim to, że seria się mocno zmienia. Dąży do tego, żeby te biegi były maksymalnie do 2 godzin trwania wysiłków, co bardziej tutaj predysponuje takich zawodników, którzy biegają bardzo szybko, biegi takie krótkie na 10 km czy półmaraton. Ja tutaj życia, fizjologii nie oszukam. Jestem zawodnikiem, który maksymalnie może się zbliżyć do 30 minut na 10 km, gdzie tutaj zawodnicy biegają poniżej 28. I po prostu też no jest taka kolej rzeczy, że po tych 7 latach potrzebuję coś nowego, nowego bodźca. Myślę, że trening do 42 km mam już bardzo mocno odkryty i trochę ciekawi mnie to, co się dzieje w biegach ultra, czyli nie tylko właśnie przygotowanie fizyczne, chociaż to mnie też bardzo ciekawi, jak przygotować się do 100 km, po drodze nie znając kontuzji, przetrenowania i tych wszystkich rzeczy i będąc w wysokiej formie na biegu. Oraz ta logistyka też żywieniowa, sprzęt, to jest naprawdę dużo rzeczy się tam dzieje.
Ja jestem zielony w tym temacie, oczywiście dużo rzeczy rozkminiam ze swoimi zawodnikami, pomagam im w tym temacie, ale to też przez ich doświadczenie, ich wiedzę. Więc sam mogę teraz to wszystko sprawdzić i uczyć się wszystkiego na nowo. Myślę, że to będzie też taka przygoda 7-8 lat, więc myślę, że te pierwsze 2 lata potrzebuję na to, żeby się troszeczkę zaadoptować. Nie będę, mam nadzieję, popełniać błędów, które popełniłem w przygotowaniach do krótkich biegów i z tą wiedzą i doświadczeniem, które mam, uda mi się szybko wskoczyć na poziom, który będzie mnie satysfakcjonował. Dosyć szybko, bo 2 tygodnie po finale Golden Trail World Series startuję w biegu na 70 km podczas zawodów UTMB na Majorce. Tam biegnę 70 km, więc no, nie będę dosyć dobrze do tego biegu przygotowany, ale chcę już na tym etapie taki bieg zaliczyć, żeby wiedzieć, jak mają wyglądać moje przygotowania, więc myślę, że z bardzo dobrym takim zapasem prędkości, z takim moim też zapasem gdzieś tam mięśniowym poradzę sobie z tym biegiem. Zobaczymy, jak dobrze, ale już się nie mogę tego biegu doczekać, bo to jest coś, co nie wiem, co się będzie działo z moim organizmem po 4 godzinach wysiłku. Ten bieg na Majorce jest też biegiem, w którym mogę się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku, więc moim celem na pewno będą Mistrzostwa Świata i CCC z nastawieniem bardziej na CCC, bo jest to święto biegów ultra i to jest najważniejszy bieg w kalendarzu biegów ultra, więc tam będę szykować swoją formę. Już wiecie, jakie plany ma Bartek po Goldenie, ale jeszcze nie wiecie, co przygotował na sam finał. Posłuchajcie. Chcę udowodnić sobie po prostu, że potrafię jeszcze po tych 7 lat mocno się ścigać, że dalej jestem na takim wysokim poziomie, że przez 7 lat byłem w stanie być w tej pierwszej dziesiątce przez te 7 lat, bo to jest naprawdę duże osiągnięcie i myślę, że mało który zawodnik to osiągnął, że przez 7 lat istnienia cyklu był praktycznie na wszystkich finałach, regularnie był w top 5 praktycznie w każdym roku. Ja po prostu chcę dać siebie maksa. Jak będę leżeć na mecie i będę tam potrzebował 10 minut, żeby do siebie dojść, to ja będę wtedy z siebie zadowolony i będę wiedział, że będę szczęśliwy, bo będę wiedział, że to jest dobre miejsce na mecie. Jestem przed biegiem zaprogramowany. Ja, jak jest start, ja po prostu biegnę i skupiam się na tym, co już wcześniej powtarzałem, czyli na rytmie, na samopoczuciu, na takim napieraniu. Jak oczywiście pojawiają się takie momenty i ja też jestem zaprojektowany na to, że jak takie momenty się pojawiają, to ja wiem, o czym mam sobie w tym momencie myśleć i właśnie myślę sobie o tym Olafie, o tym, że chcę mu zapewnić stabilną przyszłość, że to jest mój zawód, to jest moja praca, nie mogę się poddać, ludzie mnie wspierają, kibicują mi, to jest sport i muszę walczyć do końca, żeby być ojcem kozakiem. Jak się domyślacie, to nie były ostatnie słowa Bartka w tym podcaście, ale książka pod tytułem Bartek Przedwojewski w Golden Trail World Series ma 2 autorów. Ten drugi to oczywiście trener Andrzej Orłowski, z którym udało mi się spotkać następnego dnia w takiej knajpce znajdującej się już na górze, czyli w miejscu, gdzie znajdowały się zarówno start, jak i meta finału, gdzie z Locarno dojeżdżało się najprościej po prostu kolejką górską. Obaj znaleźliśmy się tam za sprawą prologu mężczyzn, w którym tego dnia mieli wystartować Marcin Kubica, Rafał Matuszczak, Dominik Tabor oraz oczywiście Bartek Przedwojewski. Na godzinę przed tym startem usiedliśmy sobie przy kawie i tiramisu, które, jak zauważyłem, w kolejnych dniach serwowano już gdy tylko trener zjawiał się w progu. Czy potrafi mnie zaskakiwać? Chyba tak, aczkolwiek może już nie aż tak mocno. Bo też poziom, do którego doszedł sam jako zawodnik, czucie organizmu, wszystkich parametrów mierzalnych, niemierzalnych, to jest level ekspert, tak można powiedzieć, tak? I pewne rzeczy w jego podejściu tym profesjonalnym są oczywiste, nie trzeba ich sobie powtarzać, dlatego jak gdyby idzie się już każdy kolejny krok dalej, nie zostaje się na takim poziomie, że pewne rzeczy są dokładnie oczywiste, wiemy, nie musimy już omawiać pewnych sytuacji, które są, aczkolwiek zawsze te chęci, w których w krótkiej perspektywie budowania cyklu
może nie widać, a w długiej perspektywie dużego cyklu, makrocyklu gdzieś widać tą zmienność środków i tak dalej, które Bartek lubi po prostu widzieć dość przestrzennie daleko, że widzi, że wszystko zostało uwzględnione, bo mówię, no przez tyle lat zbudował sobie taki ten level expert, ale ten taki profesjonalizm i tak samo jak dużo od siebie wymaga, tak samo myślę, że dużo wymaga od trenera, a to działa też w drugą stronę, bo myślę, że tutaj chyba największym plusem jest to, że po tym wszystkim, co się wydarzyło przez te lata, potrafimy sobie powiedzieć zarówno rzeczy dobre, jak i rzeczy złe. I to działa w jedną i w drugą stronę i nie ma żadnego obrażania się niczego, bo jeżeli chcemy się rozwijać, to jest jedyna droga. Zaufanie i takie podejście to jest jedyna droga. No i chce się zrobić krok do przodu, także nie można stać w miejscu i mówić, że jest super klepać, bo każdy układ to jest układ wyczerpany. Mógłbym powiedzieć, że zawsze dałoby się coś zrobić inaczej. Do tamtych warunków, które się wydarzyło, reagowaliśmy tak, jak się dało do danej sytuacji, nie? Myślę, że z całej tej perspektywy takiej długoletniej, to o czym szczerze rozmawialiśmy obaj, czyli ten moment przetrenowania, kiedy wskaźniki, powiedzmy, wejścia, bo to też początek wejścia w sezon, wskaźniki fizjologiczne nie potwierdzały tego, co się dzieje ze strony psychologicznej i takich zaburzeń, że trzeba zwracać na większą ilość tych rzeczy na bardzo wysokim poziomie, kiedy jesteśmy na tej granicy bardzo blisko tego przefurzenia, tego przeciągnięcia liny, bo chcemy gonić za wszelką cenę tych najlepszych i robimy to właśnie tak jak powiedziałem, za wszelką cenę trochę. Byłbym, na pewno już jestem dużo czujniejszy i to odpuszczanie w tym roku i takie luzowanie też pokazało, że to niczego nie zmienia, że nie trzeba puszować się tam za wszelką cenę, ale myślę też wniosło dużo i w moim i w Bartka rozwoju. I ta chyba jedna rzecz taka pozostałaby do zmiany, aczkolwiek przez to, że się wydarzyła, pomogła nam się mocno rozwinąć i zawodniczo, i to też się przekłada z mojej perspektywy na innych zawodników i w Bartka świadomości też się buduje, że każdy sygnał jest sygnałem, o którym warto porozmawiać i który warto rozpatrywać też trochę czasami wieloaspektowo, nie? A pozostałe rzeczy wynikały z rozwoju. Sam wiesz, że nie ma złotego środka, nie ma bodźca, który działa dwa razy tak samo. Dlatego roku do roku nie da się porównać. Trzeba wyciągać wnioski z danego roku, gdzieś tam implikować je do następnego cyklu przygotowawczego i tego wszystkiego, co się wydarzy za rok. A i tak nie mamy ani gwarancji, ani takiej gotowej odpowiedzi, że to wszystko będzie pięknie i cudownie, bo nam się zgadzało na początku. Także myślę, że to jest proces ludzki. No a praca z człowiekiem jest jak zawsze trochę nieprzewidywalna, dlatego cofanie się wstecz i mówienie tak, siak, owak, to jest takie wróżenie z fusów, jak zabrałem parasolkę albo nie zabrałem, a teraz pada. No, to czasami decyduje niuans, czasami decyduje sytuacja. Myślę, że za wiele bym nie zmienił, patrząc na to, że udało się przez te 7 lat zostać na tak wysokim poziomie i co roku robić 900 itra dla przykładu. No, to też o czymś świadczy, że zawodnik jest nieprzeciętny, jego podejście jest profesjonalne i fantastyczne. No, po prostu taki jest Bartek. Poza tym, że jest dobry człowiek, to jest profesjonalista i taki biegacz górski z krwi i kości. Taki prawdziwy. Myślę, że nawet wzór do naśladowania dla niejednego zawodnika w kwestii podejścia, budowania siebie jako zawodnika, budowania tego wszystkiego dookoła, służenia radom i pokazywania tej profesjonalnej strony, ale też tej ludzkiej twarzy i porażek. Który moment z tej 7-letniej wspólnej przygody z Bartkiem i Goldenem trener będzie pamiętał najdłużej? Other Race w RPA, taki bardzo niespotykany, kiedy stanął na starcie z Kilianem, takim, no wiadomo, nie musimy nic mówić, nie? Idolem swoim, Kilian na skutek kontuzji zszedł z trasy, a później kibicował Bartkowi, biegł koło niego, dopingował go na tych ostatnich momentach. No to jest coś takiego, które, no teraz się o tym opowiadam, ja czuję, że po prostu włosy stają na rękach. I to był taki moment, w którym mówię, kurczę, facet, którego podziwiamy, kibicuje zawodnika z Polski, zawodnika, z którym ja pracuję. Widziałem, jak to dla niego też jest ważne i takie uskrzydlające. Myślę, że ten moment będę pamiętał bardzo, bardzo, bardzo długo, nie? Co było największym trenerskim wyzwaniem? Cały sezon 24. Z tego względu, że Bartek nie był na żadnym obozie, urodził się Olaf i trzeba było... Liczyłem to przed tym wyjazdem, wykonać minimum 100 zmian w treningu. W całym szkielecie zaplanowanym do tego finału już w grudniu, znając politykę startową, możliwości, ale nie wiedząc, co pomyśli nasz kierownik, główny trener Olaf danej nocy albo następnego dnia, co się wydarzy,
gdzie ta płynność i przesunięcia były no przeogromne, no bo 100 zmian to jest naprawdę bardzo dużo, gdzie trzeba było troszkę lawirować nad w tym treningu, żeby te zmiany szły w dobrą stronę, ale też pokazały, że zawodnik z takim stażem, z takim podejściem, z taką objętością pracy w racach poprzednich, to tutaj trzeba do niego wprowadzać spokój i sezon sam, mimo że był właśnie taki trudny przez te zmiany, pokazał, że lepiej odpuścić, lepiej być spokojnym, dać organizmowi się zregenerować, dopasować do tego, co w życiu się dzieje, a potem ze spokojem wrócić do budowania tego, co zaplanowane, bo plan przyjmie wszystko, a pytanie, co my z tym zrobimy, nie? A wiadomo, że każdy w nas w swoich ambicjach, zarówno trener, jak i zawodnik, chce zrobić jak najwięcej, bo wie, że coś, co nie jest zrobione, jest jakąś stratą poniekąd. Okazuje się, że to myślenie nie zawsze jest takie do końca, że jednak właśnie zostawienie pewnych rzeczy i niezrobienie, a mądrze przejść do przodu, da więcej zysku niż na siłę spróbować coś zrobić, kiedy spałeś godzinę albo dzieją się inne rzeczy. Także myślę, że ten ostatni rok był takim właśnie naprawdę trudnym, właśnie przez te liczne zmiany, ale to doświadczenie, które mieliśmy wspólnie z poprzednich lat, bardzo pomogło, że nie musieliśmy niczego gonić. I widząc po wynikach, po najmniejszej objętości, po najmniejszym kilometrażu w tym sezonie, z ostatnich wszystkich lat, my cały czas jesteśmy na podium i na tych wszystkich biegach, tych takich no, marzonych przez Bartka jak Zegama, to wyniki są 7-8 minut lepsze niż kiedykolwiek biegaliśmy na tych samych trasach. Co różni Bartka sprzed 7 lat od tego dzisiejszego, zdaniem trenera? Dojrzałość jako człowiek, bo to się zmieniło. Wiele rzeczy w życiu się zmieniło, choćby życie rodzinne. W jego wypadku i to, kiedy na początku zawsze stajesz na starcie i to jest takie dla ciebie bardzo, bardzo emocjonalne. Trochę nie wiesz, czego się spodziewać. I ten pierwszy sukces, te pierwsze kroki, kiedy pokazujesz sobie, że możesz, a potem chcesz więcej. Chcesz więcej, układasz, poprawiasz te wyniki, znasz prawie te trasy, zaczynasz je analizować i Bartek bardzo, no tak każdy z nas, no tak taki okres 7-letni raptem, no to jest taka naprawdę ewolucja w życiu każdego sportowca i chyba no jest tym przykładem, który pokazał, że przez tak długi okres można się na takim topowym poziomie utrzymywać i tych zawodników naprawdę szybko biegających dochodzi. Ja dalej jestem w tych dziesiątkach, rywalizuję o te podia, ale myślę, że takim kluczem to jest taka dojrzałość sportowca. Nie taki młodzieniaszek, który wyskakuje, bo Bartkowi nie można ani emocji, ani tej radości odmówić z tej rywalizacji, z tych wyników i mówienia śmiało o porażkach i o złych rzeczach w treningu czy w rywalizacji. Ale mówię, to takie szaleństwo zamieniło się w pewien taki profesjonalizm i w to takie podejście bardzo konkretne, jeżeli chodzi nawet o oczekiwania, bo można je sprecyzować zupełnie inaczej niż na początku, te 7 lat temu, kiedy zaczynał swoją przygodę z Goldenem. I to by było na tyle o zmianach, ale jest coś, co pozostało niezmienne. Bo jest tak, to jest wiesz też tak, że w długiej perspektywie współpracy no, przyzwyczajasz się, nie? I to jest ludzkie, czujesz się trochę jak ojciec. Nie można od tego uciec. Potrafimy rozmawiać o wszystkim, tak? O trudnych rzeczach, o dobrych, o sportowych, o życiowych, o normalnych. Powiem ci, że tak z perspektywy nawet tego sezonu, nie wiem, czy bym znalazł 3 dni, że nie mieliśmy kontaktu. No to jest trudne tak. No, z jednej strony na tym poziomie, a z drugiej strony, no, jak się kogoś lubi jako człowieka, to no, to jest twój kumpel trochę, tak, trzeba powiedzieć, nie? Że z tej perspektywy, no to właśnie myślę, że zawsze będzie gdzieś tym zawodnikiem, który będzie gdzieś tam kawałek swojego miejsca gdzieś tam w serduchu takim trenerskim miał i chciałbym jeszcze mieć paru takich zawodników jak Bartek. Po rozmowie szybko udaliśmy się do oddalonego o kilkaset metrów miasteczka biegowego. To miejsce nazywa się Kardada i jest położone na wysokości 1340 metrów nad poziomem morza. Trasa biegu finałowego zakładała 5 pętli, po których zawodnicy każdorazowo mieli przebiegać właśnie przez to miejsce, umożliwiając w ten sposób kibicom oglądanie rywalizacji nie tylko na stojącym tam telebimie, ale również na taki żywy kontakt z biegaczami. Na liczbę tych kibiców duży wpływ miała jednak pogoda, która delikatnie mówiąc nie rozpieszczała. Na prolog mężczyzn lekko akurat się rozpogodziło, co było miłą odmianą, ale generalnie mniejszy lub większy deszcz oraz mgły i duża wilgotność towarzyszyły nam praktycznie przez cały ten wyjazd. W prologu nie było wspólnego startu, a zawodnicy ruszali w ustalonej kolejności,
niewielkich odstępach czasowych od siebie. Rywalizację będącą przygrywką do finału wygrał faworyt, Marokańczyk Eluzin, a poziom już tutaj okazał się być szalenie wysoki. Dawaj, dawaj! Pójdę, pójdę, dawaj, Bartek! Dawaj, 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 Bartek! Hop, hop, hop! Dawaj, końcówę! Hop, hop, hop! Dawaj, 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 hop, hop, hop! Dawaj, dawaj, Bartek! Hop, hop, hop! Nasi wpadali kolejno. Kubica 16, Przedwojewski 17 i później Tabor, Matuszczak oraz Rzeszutko. I wygrał ostatnia batalia Filo na Finę! Po finałowym prologu Bart spadł o jedną pozycję w klasyfikacji generalnej i był w niej siódmy. A jak ta trasa w ogóle? Ciemno już pod koniec się chyba robiło, co? Po na tym podbiegu? To jest bieg, zabijał. Grafił. 28,53. Jak tam, jak biegłeś? 28,45. Ładnie. Ale mam prawie z czwórką. Jak Bartkowska, biegłem za tobą, to delikatnie się uciekła. No to sander. No ja sobie w tym trasie. Nie, ja mam Różnice w stawce były jednak niewielkie i z uwagi na znaczenie finału w punktacji mógł on wywindować każdego z zawodników o kilka pozycji. O tym, jakie warunki panowały na trasach i dla kogo były one najlepsze, porozmawiałem na gorąco po starcie z Dominikiem Taborem, który na końcówce wyglądał... może lepiej niech sam wam o tym powie. No, trasa generalnie jest bardzo fajna. Mówię to już po przebiegnięciu jej, więc mam już pełny ogląd. No, kurczę, daje ostro, szczególnie ten zbieg na gondoli, to jest coś takiego, co... Myślę, że wielu zawodników na pewno zapamięta, bo biegnie się tam może nie szybko, ale to była dla mnie najgorsza, najostrzejsza, najbardziej ścinająca część trasy, po której następuje jeszcze jedna cała pętla z podbiegiem, który jest męką, ale no generalnie myślę, że trail w czystej postaci. Kogo predestynuje najbardziej taka trasa? Kurczę, ciężko powiedzieć, ponieważ zarówno są bardzo szybkie momenty, jak i ten techniczny zbieg, na który można naprawdę, naprawdę dużo nadrobić. Więc myślę, że to jest w sumie idealna trasa dla orientalistów, bo bardzo duża zmienność, bardzo duże umiejętności techniczne, szczególnie w tym błocie, więc myślę, że Joey Hadorn tutaj może naprawdę mocno pocisnąć. Ciemno w oczach zrobiło się po podbiegu? O Jezu, strasznie. Wymaksowałem tętno na koniec, więc no szczerze mówiąc, ostatni podbieg, ostatnie schodki to było już do, jakby mnie ktoś do krzyża przybijał. Jak trenerze, coś powie nam ten prolog o czymkolwiek w kontekście niedzieli? No, myślę, że faworyci zostali troszeczkę wyjaśnieni, aczkolwiek też pamiętajmy, że ci zawodnicy startujący Open, ci, którzy, tak jak mówiłem, nie mieli nic do stracenia, podjęli tutaj bardzo duże ryzyko. Widać, że wielu zawodników, to zwłaszcza pomiędzy czasach ostatniej pętli, między po zbiegu, tutaj ta łatwiejsza z podbiegiem, oni tutaj dopiero pokazali, że biegają szybciej i to oni na pewno będą się przesuwać o 5-10 miejsc do przodu z perspektywy tego tam godzina 52 godzin za dwa dni. A po występie Bartka coś zaskoczyło? Coś można Nie. Założenie takie było, żeby nie napierać na zbiegu zbyt mocno, troszkę się przepalić pod górkę. Luźno zbieg z Remim w sumie, bo Remi go doszedł na podbiegu, ale na ostatniej partii Bartek odrobił pół minuty, do reszty przesunął się do drugiej dziesiątki, a te straty do szóstego miejsca między tym 18, no to jest około 30 sekund, tam jest na sekundy. 0,3 dzieli Marcina przez Maestri, który biega godzinę 3 półmaraton, także pamiętajmy, że to jest, robi się taki time trial po prostu w kolarstwie, że ciasno, kilka sekund. Myślę, że takie przetarcia, ale to taka otwarta karta, jeżeli chodzi o rywalizację, aczkolwiek myślę, że pierwszych 3-4 zawodników, Remi, Eluzine, Roberto plus Kenijczycy, to będzie ta taka główna grupa, która nada tym wydarzeniom. Dzwonki, które słyszycie w tle tej rozmowy, w tym podcaście, usłyszycie je jeszcze wielokrotnie.
Jak słyszycie, przywiozłem jeden taki oryginalny, finałowy, sygnowany logo Goldena dzwonek ze sobą. No i zamierzam go przekazać jednemu z naszych patronów. Chcę w ten sposób tak symbolicznie podziękować, bo właśnie dzięki waszemu wsparciu, wsparciu słuchaczy, mogę robić to, co lubię i co jest oprócz samego biegania moją pasją, czyli właśnie ten podcast. 10 listopada to będzie data, w której wylosuję jedną osobę, której właśnie sprezentuję ten dzwonek, osobę spośród grona patronów, więc każdy, kto jeszcze dołączy do tej daty, również weźmie udział w losowaniu. Oczywiście chciałbym, abyście wspierali podcast przede wszystkim z uwagi na to, że podobają wam się te treści i doceniacie po prostu naszą pracę, a nie dla dzwonka. Natomiast dziękuję wszystkim, którzy to robią, a pozostałych zachęcam, bo to właśnie dzięki patronom możemy dowozić jakość i być systematyczni. Wracajmy jednak do historii. Opowieść o tym, jak Bart funkcjonuje w świecie biegów górskich, nie byłaby, myślę, pełna bez jeszcze jednej szalenie ważnej perspektywy. Jędrek Maćkowski, znany wam zapewnie doskonale redaktor magazynu Ultra, od kilku sezonów podąża za cyklem jako polski wysłannik i relacjonuje wszystko, co się w nim dzieje. Byłem więc szalenie ciekawy ich relacji, relacji Jędrka i Bartka, która z pewnością daleko wykracza poza wymiar taki służbowy. Posłuchajcie. Bartek był jest jedną z pierwszych osób, które nie bały się wyjechać w świat, żeby stawić czoła najmocniejszym światowym zawodnikom. Pierwszy, jeśli ja dobrze kojarzę, był Marcin Świerc. Dostał kilka razy, brzydko mówiąc, w twarz i dzięki temu zaczął się rozwijać. I Bartek dokładnie to samo zrobił. Wybrał sobie serię Goldena, no bo wiemy, że specjalizuje cały czas się w krótszych dystansach i pokazał siebie z jak najlepszej strony, a przez to, że ma jeszcze odpowiednią osobowość, wie jak zachować się na starcie, jak zachować się na mecie, jak skraść uwagę mediów, no to myślę, że w pewnym momencie stał się takim, mówiąc marketingowo, produktem eksportowym polskim. Kibice go nasi zawsze wspierali. W biegach górskich mamy kibiców, którzy nie są tylko i wyłącznie kibicami sukcesu. Są też kibicami, kiedy idzie nie najlepiej zawodnikowi, potrafią z nim być. Wiemy, że Bartek miał swoje wzloty, swoje upadki. No i niestety w biegach górskich bardzo często to jest tak, że jak nie trafisz z formą w sezonie, to musi minąć połowę sezonu, żeby ją gdzieś tam odbudować. A jeśli to się nie dzieje na początku sezonu, no to kibice trochę tracą też uwagę. Ale Bartek akurat jest tą osobą, która, wydaje mi się, tę uwagę potrafi utrzymywać konstans, bez względu na to, czy jest na topie, czy jest, to teraz zabrzmi może źle, czy jest gdzieś poza tą piątą, szóstą pozycją, ale dalej to jest top, ponieważ no, zauważmy, jak małe różnice są między zawodnikami tutaj na Goldenie, między pierwszym a piątym miejscem, tak? To są często sekundy. Tak więc ja wiem, że kibice podchodzą do tego piąte, szóste, siódme miejsce, co to jest? No kurczę, to są dalej wyniki w okolicy 900 punktów ITRA. Czasem trochę wyżej, czasem trochę niżej, no ale dalej to jest po prostu światowy top. No i ja nie będę ukrywał, że tak jak to jest chyba trzeci finał teraz, na którym King Runner będzie, Bartek nas też wprowadził tutaj w to środowisko, ponieważ nie da się przejść z Bartkiem przez ulicę, żeby ktoś go tutaj nie zaczepiał, żeby on kogoś nie zaczepiał, ponieważ no, ci zawodnicy lubią jego energię, lubią z nim przebywać. Zawsze gdzieś tam medią ciężej jest się przebić, kiedy tylko i wyłącznie znają ciebie z imienia i z nazwiska, czy z jakiegoś po prostu profilu instagramowego, ale kiedy kojarzą ciebie już z konkretnym zawodnikiem, widzą, że ten zawodnik z tobą współpracuje, widzą, że ten zawodnik pokazuje dużą część siebie z takich sytuacji prywatnych, no to automatycznie w dużo łatwiejszy sposób da się znaleźć zaufanie u zawodników zagranicznych. Czego o Bartku nie dowiemy się z relacji King Runnera? To są te rzeczy, o których mówić publicznie nie możemy, właśnie z tego powodu, że możemy pokazywać sobie backstage, pielesze, możemy pokazywać nieposłane łóżko,
ale uważam, że no każdy z nich ma prawo do pewnej prywatności i z kolei my też, będąc gdzieś tam blisko, no są rzeczy, które... No, których po prostu nie pokazujemy. I nie to, że one są jakieś czy kompromitujące, czy pokazujące słabość, ale są prywatnymi rzeczami zawodnika i to on się może zdecydować je pokazać lub nie. Myślę, że dzięki temu też właśnie no, zawodnicy jakoś tam nam ufają. To, co mogę powiedzieć, i mówiłem to nawet Bartkowi wczoraj, jeśli ktoś ogląda nasze jakieś tam stryjki, rolki i tak dalej, Bartek jest w zasadzie jednym z nielicznych zawodników. Kiedy biegnie, nie odzywam się. Nie zagaduję w głupi sposób i Bartek mówi, ty, ale czemu? Nie wiem. Mam wrażenie i boję się, że swoim jakimś głupim tekstem mogę coś krzyknąć z tyłu, tak, jak już dawaj, dalej w emocjach, ale nie, żeby zapytać się, jak jest, dać mu jakąś radę na trasie, jak zapyta o czas, o stratę, okej, krzyknę, jaką ma stratę do zawodnika, ale obserwując go, jak biegnie, mam wrażenie, że on jest w swoim świecie, i to jest jego świat i to jest ta jego prywatność, do której mimo, że my to wszystko obserwujemy, wiesz, te jego kraksy, podbieganie, gdzieś tam opadanie z sił, schodzenie czasem z trasy, to jest jego świat i w tym momencie nie czuję się, że zostałem do niego zaproszony. I mimo, że on wczoraj mówi, ty, no co ty, no przecież możesz w zasadzie ja tak i tak nie usłyszę, bo jestem właśnie w swoim świecie, to powiem szczerze, czuć to. Jak teraz będziesz tu na trasie, właśnie ciekawi mnie, czy to tylko ja mam, tak? Czy innych też to dotyka? Czym będzie cykl Goldena bez Bartka? No on pracował na to ładnych parę lat. I pamiętajmy, pierwsze starty w Goldenach, ludzie też się interesowali, ale tak naprawdę nikt nie wiedział do końca, czym jest Golden. I ten Bartek wyskakiwał jak Filip z Konopi, bo on nie startował nigdy w Polsce, albo bardzo rzadko startował w Polsce. I teraz, no co, no są na pewno zawodnicy, którzy, nie chcę mówić, będą chcieli zająć jego miejsce, będą chcieli napisać tutaj własną historię. Marcin Kubica, Rafał Matuszczak, Dominik Tabor mają poprzeczkę postawioną naprawdę dużo, dużo wyżej, bo to jest to, co Bartek też mówi, tak? No kurczę, daję z siebie wszystko i jestem ósmy. Kiedyś z tym czasem wygrałbym ten wyścig jeszcze z dużym zapasem. A teraz już jest to zrobić dużo ciężej. No i trzeba wymyślić jakąś historię jeszcze wokół siebie i pokazać swoją osobowość. Nie? Jakby życzę wszystkim tutaj jak najlepiej. Potrzeba też do tego dużo szczęścia. Bart go miał. Od nas zawsze ktoś, kto będzie się gdzieś tam wybijał na świecie. Jeśli coś potrafimy pomóc, to nagłośnić, będziemy starali się to robić. Ja, szczerze mówiąc, może to zabrzmi dziwnie, sobie trochę bez niego tej serii nie wyobrażam, bo to będzie totalnie dla mnie inna bajka. I pewnie będziemy się na niektórych wyścigach pojawiali, ale rok temu jakieś tam ekipy też odeszły tutaj współpracujące z Goldenem i to też już jest dla mnie trochę inna atmosfera. Tak więc, no kurde, będzie trzeba dopingować i śledzić go, jak się wydłuża, a nie opłakiwać to, co zostawił za sobą, bo zostawił piękną historię i teraz trzeba budować nową. Jakie wspomnienie najmocniej wryło się w pamięć przez te 7 lat? No zawsze to będzie Zegama i to nie ta, nie wiem, tegoroczna czy rok wcześniej, kiedy miałem okazję go obserwować. No widać, że to jest jego życiowy cel. Czy danemu będzie go zrealizować? Mam nadzieję, że tak. I nawet jeśli nie będzie biegał w Goldenie, mam nadzieję, że na tej Zegamie kiedyś się pojawi, mimo tego, że chce się teraz wydłużać. Kurde, ciężko. No, tych momentów było tyle, że jak teraz... wiadomo, to jakieś pierwsze spotkanie też jest takie najważniejsze i właśnie Madera. Był to trochę inny styl ścigania się, 5 dni, kiedy zawodnicy dzień po dniu na innych trasach, różnych dystansach i innej trudności się ścigali.
No ale to są te rzeczy, o których z kolei powiedziałem, że nie będę opowiadał, ale to chyba chodzi, dobra, to co mogę powiedzieć, jak gdyby pewnego rodzaju rodzinność taka, tak, że i z kolei ja też wiem, że mi to w jakiś sposób też może utrudniać, bo pewnie gdybym, nie wiem, Bartka nie znał, ale też nie żebym nie wyszedł na jakiegoś Bartofila, tak, tutaj, no to przez to, że go, wydaje mi się, że go w miarę dobrze znam, jemu to mogę powiedzieć i się mogę go zapytać, ale z kolei no już upubliczniać tego bym nie chciał. I pewnie te rzeczy właśnie zostaną, wiesz, najdłużej. Może jak będę stary i Bartek będzie stary, jakąś, jeszcze ktoś będzie pamiętał, to może wtedy jakąś spiszę pogawędkę na ten temat. A nasza pogawędka dobiegła końca, natomiast emocje przed finałem zaczęły kłębić się nad Locarno, podobnie jak te deszczowe chmury, które wciąż nie chciały zniknąć od czasu do czasu, właśnie spuszczając nam kibicom na głowy mniejsze lub większe ilości wody. Przewrotnie jednak to w tych warunkach wielu upatrywało szans na lepszy wynik dla zawodników, którzy sprawniej radzą sobie z technicznymi warunkami trasy, a więc również dla Polaków. Nadeszła sobota, więc dzień finału pań, którego zmiana trasy na technicznie łatwiejszą została ogłoszona na godziny przed startem. Ja postarałem się wykorzystać ten czas, aby porozmawiać z kilkoma niezwykle ważnymi dla cyklu osobami, a pierwszą z nich był Martin Gafuri, czyli jedna z tak naprawdę najlepiej zorientowanych osób, która siedzi w biegach górskich od lat, komentując i przybliżając tą sportową rzeczywistość kibicom, fanom. Martin był w swojej wypowiedzi w mojej ocenie bardzo szczery. Może o tym świadczyć fakt, że w zasadzie nie potrzebował nawet chwili namysłu, aby powiedzieć ze szczegółami, jak zapamiętał Bartka i co sądzi o nim jako o sportowcu, ale również jako o człowieku. Posłuchajcie. I mean, Bart is a special person and for all of us, it starts with a name that is impossible to pronounce. Like Przedyrski, I had to train so much to even try and come somehow close to the true pronunciation of his name. So it is one detail already which everybody was noticing. But this was just a name, and you can't really tell stories until you put a story behind a name and a person behind a name. And it started on that very first Golden Trail World Series season in 2018. He was third at Zigama, and that was his first podium on the international scene. And from that point on, that was what just threw him on another level. Probably from a confidence perspective, but also from a recognition and sponsor and support perspective. So much so that, you know, he was just new to the scene still by the time we got to the final in South Africa. And I'll always remember that. There was the pre-race conference and all the athletes were invited to just come up and say a few words. And the question was asked to Bart, like he was one of the last to speak. And it's like, hey, he was surrounded by a lot of absolute top athlete who had recognition in the scene, and everybody's sitting there, media were there, and then say, oh, so Bart, how you feeling for the race, like how you gonna go? And he's like, oh, I've looked at the race, you know, with his Polish accent, and he says, I think I can win it. And to be honest, like everybody, not disrespectfully, but everybody laughed. It's like, come on man, like we know you want to be ambitious, but really? And next thing you know, we're at the start on that beach in South Africa. And this was at the Otter race, for those who know the race. And basically on that long stretch, all the elites went together. And on that long stretch, he just goes. And they all look at each other and it's like, ah, come on, we'll catch him up later. This is far too quick for the beginning. Then they never saw him again. And he actually won that race ahead of all these guys. And the fact that he knew in what kind of shape he was and he believed that he could beat them was phenomenal. And that forced everybody a lot of respect. And was like, man, okay, this guy is the shit. He's not only talk. So that was like the really first encounters I had with Bart. And then as the years went by, like he progressed, got more confidence, become part of the trail running family in the elite field, I want to say. And then,
You know, he's tried really, really hard, gave up his job as a firefighter, and he didn't always met success, and he had some rough years which were tough for him mentally as well, like to handle the fact that you can be on top and sometimes you're not anymore. But he always kept fighting with his heart, and this is something that we can give him as an athlete. He always runs with his heart. In the latest seasons of Golden Trail Series, like he came to the U.S. with Patricia, it was two seasons ago, and we got to know them a whole lot better. And you know, it was at the time where he was thinking, maybe I could go full if I get the support from Salomon. I can stop being a firefighter, give it like a final try, and he did. And the fact that, you know, he got third place in Zigama again, he was saying like, this is closing the loop. This is like, this is where I started, and this is where, you know, I'm happy to be again so many years later. The Zigama was like, holds a very dear place in his heart. Yeah, that's in a nutshell what I can tell you about Bart and how I've known him. And I see the joy he has now to have a little son and still commit to his sport. And I'm actually excited to see what's next for him, because we're talking about like his last season, but with Golden Trail Series, like I don't think he's done running. So I am actually looking forward to seeing him perform and whatever he's going to choose to do, hopefully he does it successfully. Moje dalsze rozmowy zdawały się coraz bardziej potwierdzać coś, o czym mówił wcześniej Bartek. Mianowicie, że między osobami związanymi z cyklem istnieje pewna więź, której pewnie my nie widzimy, śledząc sportowe relacje z imprez. Może o tym świadczyć wypowiedź mojego następnego rozmówcy, Dawida Helarda, którego możecie znać chociażby z YouTube'owych relacji z Goldena, bo jest on na nich komentatorem. Dawid świetnie opisał osobowość Bartka, ale też pozwolił sobie dać mu małego przytyczka. Yeah, everyone at Golden Trail just loves Bart. He's such a genuine person. And like his evolution over the years, when he won the series final, it set him up, I think, in his head to become almost the big star of the sport. But that also coincided with suddenly all the African runners arriving, you know, Remy finding incredible form. And so I think it's been really difficult for him quitting his job to go full-time as an athlete. And then not only is suddenly the standard of the sport increased so much, but he then got injured and couldn't find his peak form. And so when I joined the series, I knew Bart a bit and just loved him as a person, but could see how much pressure it was on him and his family, where he wasn't able to get the results that he risked his job for, basically. But then since then, I mean, he's just carried on battling, and he's reframed his goals. And some of his performances this year, where he's coming in like third or fourth, just been amazing, because he works so hard, and but the sport has changed. And so, and I've got a young baby myself, and I don't really run much now because I'm always ill. I'm unable to train hard. And so Bart this season has come through all of that, and he's always smiled, and he's always given his battle to the end of every single race. And that's what you know about Bart. He's going to bury himself out there. And even if he thinks he'll only get 8th place, 12th place, he will give everything to get that place. And that's why he's so great, because a lot of athletes will win the occasional race here and there and suddenly think, I'm a star, and it will change who they are, but they'll only carry on competing when they're getting the reward of that success of winning. But that's not Bart. Bart, even though he knows he's not going to win Golden Trail anymore, will give everything in his training, in his performance, and he's got everyone's respect for that. The only thing is, though, he's terrible at interviews because he's worried about his English. And I know he's funny, and I know in Polish he would be amazing, but as soon as you put in English a microphone in front of him, he seizes up
So work on your fucking English, Bart. No dobra, pośmialiśmy się trochę, ale teraz będzie śmiertelnie poważnie, bo do głosu dochodzi Vincent Viet, czyli szef działu sportowego, globalnego działu sportowego marki Salomon, którego zapytałem o to, jaki procent przy doborze zawodników do stajni Salomona, jaki procent performansu sportowego jest w nim istotny, a ile tak naprawdę poszczególni zawodnicy, w tym Bartek, zawdzięczają swojemu charakterowi i takiemu potencjałowi pozasportowemu. Posłuchajcie, co powiedział. Yeah, so Bart is a legend of the sport. He started the Golden Trail Series and he won the final of the Golden Trail Series in 2018. Yeah, he's really a legend. He won in front of all the best athletes in the world. He went to the podium of all the races. So yes, definitely he's a legend of this sport, and also he's a pillar of the Salomon team, international team. This is a so nice person. He's always kind, always supported the other athletes. So he's a pillar by his performances, but also by his comportment and his kindness with the other athletes. And to me, that's really important for me to have also a good vibe and provide good vibe into the team. He got the last 2 years he was a bit struggling. He was not at the best shape that he could. But this year he came back. He came back on the podium on the Gamma. He wanted to do to do it well, I think, also for his little son. So yeah, I'm happy to see him come back at the good level. And also, this is his last season on the short distance and Golden Trail Series. So yeah, he was really it was really important for him to shine again on this this series. And today, this is the final. I hope he will be at the level of that he can. So yeah. So yes, the performance is key. To be honest, we have been one of the best team in the world, Salomon, the last 10 years, and we want to still be at that level for the next year. So performance is key, but to me also the vibe into the team are also really important. Because that provide the good performance to the other and to the athletes. So, yeah, both are connected. If you want to be the best athlete in the world, you need to be also happy to come with the team. And if the feeling and the vibe are nice into the team, the performance will play very well. And I believe on that. So for me, it's important to have a performance, but also a good vibe. And from that, Bart is one of the key athletes and a pillar of that mindset that I want to provide. So yeah, Bart is really nice guy. I'm happy with to have him on board. He's always positive. He's a bit stressed by the races, but he's always positive, always kind, nice with the other, always polite. That's really, really important for us. Jestem ciekawy, czy wy jesteście zaskoczeni tym, jak pozytywne opinie płyną w stronę Bartka z tego międzynarodowego trailowego środowiska. Natomiast, żeby uzupełnić cały obraz, porozmawiałem również z jego rywalem, kolegą, z którym rywalizuje między innymi w serii Goldena. Przed wami Roberto De Lorenzi, Szwajcar, jeden z najlepszych obecnie biegaczy górskich świata. Yeah, Bart is a friend. I've met him I think 4 years ago when I started with the Golden Trail races. And he's a nice guy. He's a really strong athlete, especially in the technical downhills.
Yeah, we trained also a little bit together like 2 years ago in Tenerife. And yeah, he's a nice guy. I like him and really strong. And I hope that he will run well tomorrow in the final. I would say that already 4 years ago he was a really strong athlete. So I think in 2019, so 5 years ago, he won the Golden Trail final. So I would say he maintained a really high level in these years and maybe improve a bit in his flat speed. It also, I think this year his best times on flat like 10K. So yeah, maybe improved a little bit in that and yeah, but especially maintained a super high level in the years. So that's a nice thing that I want also to do. Yeah, like a friendly guy, a really strong athlete and a good friend from Poland. Nadeszła niedziela i dzień startu. To był dzień, w którym, gdy pojechaliśmy na górę, klimat był zupełnie inny. Był taki klimat koncentracji wśród zawodników, napięcia, poddenerwowania wśród trenerów, organizatorów. Było też dużo więcej kibiców, do czego trochę zachęciła delikatnie lepsza, chociaż nie jakaś idealna pogoda. Gdy zaglądałem głęboko w oczy zawodnikom z pierwszej linii, bo był taki moment, kiedy media mogły podejść, porobić zdjęcia, ta chwila trwała dosyć długo, no to było widać taką pełną koncentrację. W zasadzie zawodnicy nie rozpraszali się, byli trochę w swoim świecie. Pewnie to był mniej więcej ten stan, o którym Bartek mówił, że jest zaprogramowany. Kilka chwil, no i ruszyli. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zawodnicy wystartowali, a ja, podobnie jak część najbardziej aktywnych kibiców, takich, którzy chcieli zobaczyć zawodników na trasie, przede wszystkim były to takie grupki z Hiszpanii, grupki ze Skandynawii, które gdzieś tam krążyły i zmieniały te punkty. Również część mediów wsiadła do kolejki, żeby podjechać trochę wyżej, a następnie pieszo już przemieścić się na różne punkty trasy. Ja na górze spotkałem Maćka Skibę z redakcji Kingrunnera, który już dnia poprzedniego podczas finału pań kręcił materiały na media społecznościowe. No i był bardzo dobrze zorientowany, więc skorzystałem z tego, dołączyłem się do niego i poszliśmy, aby złapać zawodników na takim single tracku. Mieliśmy trochę do pokonania pieszo, w tym ten taki podbieg, nie wiem czy widzieliście, ale był taki morderczy podbieg na trasie, gdzie dnia poprzedniego nawet najmocniejsze panie przechodziły do marszu i było widać, że zostawiły tam naprawdę sporo zdrowia, więc my musieliśmy pokonać również ten fragment, więc skorzystałem z okazji też po drodze z Maćkiem sobie ciekawie, myślę, porozmawiałem. No, trasa jest dzisiaj ewidentnie pod Bartra, szczególnie z tą pogodą, jaką mamy dzisiaj. Taki vibe Zegamy, myślę, z tą mokrą trawą, mokrymi kamieniami, technicznymi odcinkami. Chciałbym zobaczyć go w piątce. Startuje Kenijczyk, który nie biegł prologu, więc regulamin na to pozwala. Wiadomo, że będzie mu łatwiej, kiedy nie ma tego w nogach. Myślę, że w dziesiątce Bart z Marcinem, Rafał w 17. A single track to jest trawers tej góry. Oni biegną tu i za tą górą biegną w dół, ale z tego domku, schroniska jest szlak, żeby to przeciąć. Czyli można ich złapać tam i sobie spokojnie wejść tu i tutaj jest tak 40-30 minut czekania. To jest widowiskowe miejsce. Wczoraj bardzo dużo się tutaj zmieniło. Widziałem gasnące nadzieje, gasnące płomienie w oczach z pierwszym krokiem na tym podejściu. Nie mówiąc o tej pierwszej Kenijce, która jako jedyna całość to podbiegła. Zastanawialiśmy się, kto dzisiaj może to powtórzyć. Jest oczywiście kilku śmiałków, jak Eluzin, jak Remi. No ale tu jest 45-50 stopni momentami. Takich podejść na Goldenie nie ma za dużo.
nawet jeżeli trasy są bardziej i dłuższe, z większą ilością przewyższenia, no to tego aż tak często się nie spotyka. No i ja tu nie będę owijał, że chciałbym dla Barta jak najlepiej. Przypomniało mi się też, kiedy już mocno się interesowałem biegami, ale jeszcze nie pisałem ani w ultra, nie jeździłem na biegi. Jak pierwszy raz spotkałem go na treningu na Ślęży i sobie, jak ci tramwajarze, odmachaliśmy cześć. I jaki byłem później do końca dnia zadowolony z tego, to już było po pierwszych Barta sukcesach w Goldenie, więc myślę, że jego wkład w zainteresowanie, w propagowanie trailów w Polsce jest nie do przecenienia. No, to jest podobne zasługi jak Marcin Świerc, wcześniej nasi zawodnicy rajdów przygodowych, którzy w ogóle rozpoczynali i wchodzili w zrodzącą się dyscyplinę biegów górskich. Chociaż oczywiście nie jest koniec emocji związanych z Bartem, bo tak, nie wiem jak się inni wypowiadali, ale tak czasami może jakby Bart kończył karierę, a przecież on dopiero ją rozpoczyna, muszę powiedzieć, w biegach ultra. Momentami, no przebiegałem wczoraj przez start, więc widziałem jaki był piękny doping i jak ludzie, co też może być pomocne, bo przychodzili z jednej pętli na drugą i robili taki szpaler wśród taśm, że no, ciężko było pomylić drogę nawet. To czuć tutaj też czasami słychać to miasteczko, jak ono żyje. A dzięki temu, że jest wysoko w górach, to trasa jest bardzo różnorodna i no można znaleźć, śmialiśmy się, że wyciągasz po prostu pojedyncze fragmenty polskich gór, bo masz i odcinki bieszczadzkie, i Beskidy, i jakiś kawałek Gołoboża. O, tutaj proszę, piękne granity tatrzańskie wychodzą. Nazwaliśmy sobie ten odcinek single tracka Maderą, bo piękne lasy. W ogóle super jesień tu jest. Gdy dotarliśmy na miejsce, za nami pojawiło się kilka grupek kibiców. Czekali tam też rowerzyści, którzy mieli przejąć w tym miejscu zawodników, jeżeli chodzi o prowadzenie transmisji. Po kilkunastu minutach może czekania zjawiła się najpierw pierwsza przebiegająca grupka, potem kilku pojedynczych zawodników, około 10 miejsca Bartek, a pół minuty za nim mniej więcej Marcin. Posłuchajcie. Go, 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 go. Bart, minuta 20 do pierwszego. Marcin, dwie minuty do pierwszego. 30 sekund do Bartka. Biegli blisko, mam nadzieję, że tak wejdą do dziesiątki. Ale tak jak mówiłem, wszystko to jest ten podbieg. Z tym technicznym zbiegiem. No i jeżeli jakimś cudem nie zacementują sobie nóg, no to ostatnie 1,5 kilometra do mety. Jest bardzo szybkie, bardzo szybkie. Szybki odwrót w stronę mety, w stronę bazy, z powrotem do kolejki, ale żeby do niej dotrzeć, trzeba było pokonać jeszcze raz to
podejście, tym razem w górę, więc znacznie trudniej. No a na miejscu spotkałem między innymi trenera Orłowskiego, tam na górze przy kolejce. Oni tam chcieli zobaczyć zawodników, więc zamieniłem z nim kilka słów o bieżącej sytuacji, bo ta już trochę się zmieniła, o przewidywaniach, ale dowiedziałem się też, że Bartek startuje z kontuzją, o czym wcześniej praktycznie w ogóle sam nie wspominał. Moi odpadnie na podbiegu. Nie wiem co Soldini, bo jest świeży. Jak, podniecony? Z tym podbiegiem najbardziej. Bardziej podbiegiem, panie szanowny. Widziałem to wczoraj w telewizji, a nie oddaję. A nie oddaję tego. Słuchaj, a obiecasz mi, zbiegniesz ze mną? Jak sytuacja? Sytuacja już są na piątym na samej dole. Mamy 25 zawodników, prowadzi remi. Bartek dogonił do Lorenciego, dzieli ich 7 sekund, 6. To jest 10, 11 miejsce, za nimi Cezary Maestri 10. Czyli który jest Bartek 20, na ten moment? 11. Patis, Rolin, Trenchard już ma minutę straty. Do Bartka na 15 miejscu. Kubica leci ze Santa Maria, tak by się pilnowali, ale to jest 20 sekund straty. Coś słabe jak na zbieganie jego. A w którym miejscu wy widzieliście Bartka? Ja byłem na topie, na szczycie. No i jak na on końcu tam wyglądał? Podbiegu. Dobrze wyglądał. Dobrze wyglądał, najlepiej ze wszystkich zdecydowanie. Reszta, Rafał wyglądał jeszcze całkiem fajnie do puszczenia, tak? A nie wiem, gdzie się schował. Nie odbija nam się, jak go wyszukam, to też go nie mam. Nie przebiegał. No, ale Marcin traci. Bartek, tak jak mówił, spokojnie początek, zabrać się i podjąć walkę. A ma szansę z uwagi na trasę? Na jeżeli zrobił tak, jak i te plety się nie odezwał mocniej, bo go ten ból promieniuje, to myślę, że no, będzie dzida na rytmie, na podbiegu. Jaka jest różnica między pierwszym a Bartem? Obecnie? Dość duża, 2,43 po 15. Tylko będzie koło 4 minut, remi 2 minuty dołoży na podbiegu i musi ryzykować w taki sposób. Pytanie, co zrobi jeszcze Luzinę, czy będzie czekał do zbiegu, czy... Kemoi na pewno odpadnie i widzę, że Chad Allen ma problem bardzo duży na zbiegu, ale on pod górkę świetnie biega. On jest wydolny, on biega tak drugi wynik w historii polskiego półmaratonu. Jak już tak mówimy, nie? A co jest z Bartka plecami? No, Bartek tydzień wcześniej się wywrócił na ślęży, dlatego nie startował ci z trailu. Stłukł czwórkę. Jak się udało czwórkę wyprowadzić, to się okazało, że w plecach jest punkt, który nie pozwala wziąć pełnego oddechu. I ostatnie 3 dni to walka tutaj z Arnaudem odnośnie puszczenia tego. Ale dzisiaj czuł. Ale klepnąłem go w to miejsce ręką, albo przejdzie, albo będzie gorzej. To. My mamy startować i rywalizować, nie będziemy się nad tym przejmować. Jest Rzeszut. I Rzeszut jest 42, traci 7,45, czyli Kurna ma do 35 miejsca 50 sekund. On dobrze wygląda. Dobrze, jest Tabor, 50, ale to już jakiś zgon się robi. A Dominik bardzo słabo, chory. Mówił, że się źle boli go gardło i głowa, tak no, skomentował. Tak jak Kubica mówi, że ma katar i że nie mógł spać. Nie? No dobra, no takie jest życie, no. Wszyscy mają coś, każdy ma jakiś problem. Trzeba z nim zawalczyć, nie? Zobaczymy, co się będzie rozwijać dalej. Zdążymy stąd zjechać 8... na metę? Nie. Jak słyszeliście, aby złapać zawodników na mecie, musiałem w tym momencie już uciekać. Taką decyzję podjąłem, aby też no, uchwycić to wszystko, co na mecie zawsze się dzieje, bo tam pewnie te emocje są największe. Miałem też dzięki temu super widok na zbiegających zawodników. Naprawdę zobaczenie tego na żywo to jest coś, co na długo zostanie w mojej pamięci, bo żadna relacja nie oddaje tego, jak ci najlepsi na świecie potrafią zbiegać. Naprawdę to jest mega spektakularne. Zwyciężył oczywiście Eluzin, tak jak pewnie wiecie, przed Remi Bonetem i Patrickiem Kipiengo. No a Bartek Przedwojewski był ostatecznie 13, co pozwoliło mu w klasyfikacji generalnej zająć 7. pozycję. Był też pierwszym Polakiem na mecie. Marcin Kubica zajął 17 miejsce, Marcin Rzeszutko 35, a Dominik Tabor 39. Posłuchajcie, jak to wszystko brzmiało na dole. Thanks for you. Well, please.
I don't know, 12. Yeah, but that was hard. It was like 5 seconds between. Jeez. Oh, kurde. That hurt. Ale bomba. Ale ciasno, co? Strasznie. Co za bieg. Co to było? Jednak już byłem 60. No. Dwóch mnie dogoniło, już nie dałem rady. Już miałem taką bombę, że nie mogłem tego płaskiego przekręcić. Mhm. Ale super. Jak pod górę? Dobrze, dogoniłem 3 osoby. Nie wiem, czy byłeś na górze. Nie, nie byłem. Bartek, taki koniec Goldena, jaki sobie wymarzyłeś? Nie do końca. Chciałem być w pierwszej dziesiątce, ale zrobiłem co mogłem. Staminy zostało mi 0% na mecie i walczyłem do samego końca. Trasa kosmos, szybka w każdym elemencie. Próbowałem odpoczywać trochę na zbiegach, żeby mieć więcej sił na drugą część dystansu, ale pomimo tego, że odpoczywałem, to i tak tempo było jeszcze mocniejsze niż w pierwszej części. Widzę, że większość zawodników pierwsze duże okrążenie przebiegło spokojnie. Bo ja miałem 1,5 minuty straty do czołówki, a oni dopiero poszli gazę na tą ostatnią dużą pętlę. A nie, jestem zadowolony. Musisz być. Kurde. Sportowo to jedno, a ze swojej perspektywy przebywania tutaj od 4 dni i rozmawiania głównie na twój temat z ludźmi, powiem ci, że bardziej chyba nawet bym był na twoim miejscu zadowolony z tego, co tu zostawiasz, bo chyba nie znalazłem żadnej osoby, która by powiedziała coś negatywnego na twój temat, a te rzeczy też, co oni mówią, są niewymuszone i wszyscy mówią, że jesteś zajebistym gościem. Chyba fajnie zostawić coś takiego po sobie, nie? Tak, tak. Wiesz, to czuć i na biegu, i poza biegiem. My na biegu się kibicujemy, wspieramy nawzajem. Jak się mijamy, to wołamy imię i wołamy dawaj, dawaj, spróbuj przytrzymać. Naprawdę, to jest... I potem widzisz tą rywalizację, to jest coś pięknego. My się bijemy jak na wojnie, ale się przy tym wspieramy i próbujemy się podgonić, nie? Mi Fred przed ostatnim zbiegiem krzyczał dawaj, dawaj, trzymaj, bo widział, że się trochę zmagam. Pokazujemy piękno sportu, walczymy jak po prostu wojownicy i się przyjaźnimy jak przyjaciele. Nie? Ale teraz idziesz na inne biegi, na innych biegach to chyba tak nie wygląda do końca, będzie ci tego brakować? Słuchaj, jeżeli tak nie wygląda, to będzie tak wyglądać. Ja tam wchodzę i zmienimy nastawienie ludzi. Super, tego ci życzę. Kurczę, gratulacje jeszcze raz. Dzięki, fajnie, cieszę się. To jak, Andrzej, podsumujesz występ Bartka? Wiemy, jak to jest. Sezon się kończy, bieg się kończy. Jeśli chodzi o podsumowanie, myślę, że dobry bieg. Zrobił, co mógł, tak się wydaje. Ja nawet nie wiem, jaki jest wynik, bo strona się przestała odśnieżać. 13? 13. Na moje oko, bo 12-13, ale raczej 13. No. Ale jeszcze widziałem, że na podbiegu tam z 3 zrobił, tak? I był chyba 10. 12 był koło mnie na końcówce podbiegu, widziałem, ale... Już było ciężko trzymać rytm, no to zmęczenie, myślę, że też te braki możliwości takiego pełnego wdechu zrobiły swoje, ale no, tak jak Bartek, perfekcyjnie rozłożył te siły, zostawił sobie tyle, ile można było do końca i myślę, że wycisnął z tego biegu tyle, ile się dało i 6. rok z rzędu będzie w 10. cyklu, no, co mam powiedzieć, że źle, no dobrze, no taki jest poziom, taka jest walka, sam widziałeś, no masakryczny podbieg, no to wszystko się dzieje tak szybko, te zmiany. Wszystkie, które się dzieją, mijanki na trasie i to, kto odpadnie z tej grupy na końcu, tak jak mówimy przy zgonie w maratonie, no tutaj bardzo podobnie. Nie masz potem, to już po prostu zostajesz, ile wykrzesasz głową w walce. Ale wielkie gratulacje dla niego za tą walkę i myślę, że zrobił wszystko, co można było dzisiaj zrobić i nie będzie miał nic sobie do zarzucenia. Andrzej, ty chyba nie zdążysz się stęsknić za bardzo za cyklem w związku z nieobecnością Bartka. Czy jesteśmy świadkami takiej trochę goldenowej zmiany warty, jeśli chodzi o to, co Marcin pokazuje? No, można tak powiedzieć, aczkolwiek nie wiem, jakie będą decyzje z końcem roku. Poczekamy, bo wiemy, że w Salomonie są duże zmiany duże w cyklu. Poczekajmy, niech to wszystko zostanie zapisane oficjalnie.
będziemy podejmować decyzje. Czym będzie to szybciej, tym lepiej. Ale myślę, że pewien rozdział Goldena w dniu dzisiejszy został zamknięty. A jakbyś sportowo porównał potencjał chłopaków obu? No, bardzo zbliżony, aczkolwiek świadomość Bartka, profesjonalizm, to wszystko, co budował swoją postacią w kategorii promocji biegów górskich, profesjonalnego podejścia na tych wszystkich płaszczyznach, czyli tak powiedzmy, no, psychologia, żywienie, czyli mental i fizyczna strona, no to myślę, że no tu jeszcze duże pole do popisu dla Marcina, aczkolwiek no to wszystko będzie zależało od wsparcia teamowego na przyszły rok i możliwości, bo no mamy swoje przecieki, że to się bardzo zmieni i no poczekajmy, dajmy chwilę szans, ale myślę, że miałby kto nas zastąpić. No, ale zobaczymy, mówię, bo to już też kwestie decyzji indywidualne w kategorii rozwoju danego zawodnika. Marcin ma dopiero 25 lat, także jeszcze trochę biegamy przed. Bartek, jakie wyzwanie największe z punktu widzenia treningowego przy wydłużaniu Bartka? Szczerze, myślę, że zupełna zmiana treningu, bo zawodnikom często się wydaje, że do ultra to wystarczy z maratonu kontynuować trening. To jest zupełnie inny trening, zaczynamy od zera. To są dość niskie intensywności, to jest długa ekspozycja na wysiłek, bardzo spokojnie, dbanie o tą przelotówkę, o tlen, o logistykę, o wypocenie, o zabezpieczenie siłowe, o to właśnie, co jest na dużo mniejszych intensywnościach i przewidywanie tego, co się wydarzy po 6 godzinach biegania, bo 4 da się przetrwać na maksymalnej intensywności, a tutaj będzie trzeba około progu jak najniżej lecieć, mieć duży zapas, konsekwentnie realizować politykę żywieniową i nawodnienia i myślę, że to wszystko. Dlatego trzeba mieć około roku, żeby się gdzieś przetworzyć w to wejście, a potem po prostu świadomie już naprawdę budować siebie w tym długim bieganiu. Czyli jakie są szanse, jak oceniasz szanse takiego wejścia z przytupem w serię i w festiwalu TMB, jak to zrobiliście z Goldenem? Powiem Ci tak, no Bartek to perfekcjonista. On już od kilku miesięcy układa sobie te klocki, szuka tych tras, robienia, rozmawiamy o tym już długo. Może gdyby nie Golden w Polsce, to zakończenie byłoby w zeszłym roku, nie w tym, ale wiemy, że to jest coś pięknego, móc taką imprezę gościć w Polsce. No i myślę, że Bartek może zaskoczyć i on, wiemy, że i logistycznie, jak gdyby mentalnie jest na to gotowy i on jest świadom tych wyzwań, bo przecież część jego kolegów, tak jak Tibo, tak jak reszta, przeszła do tego długiego biegania. Mamy tych doświadczeń, tych przepływów informacji, no spotykamy się międzynarodowo na Teneryfie, trenujemy razem ze Szwajcarami, z Włochami, także myślę, że tego przepływu informacji jest bardzo dużo i ta mądrość Bartka, doświadczenie i świadomość tego, co chce robić, bardzo mu pomoże, aczkolwiek ultra to zawsze jest pokora i wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć, nie do końca przewidywalne. To tylko jednym słowem już. Zamykamy rozdział książki, albo całą nawet książkę. Trener jest współautorem tej książki. Jaki tytuł by najbardziej pasował? Dziękuję. Ja w tym miejscu też już powiem dziękuję i postawię kropkę. Wnioski, no niech każdy z Was wyciągnie sam. Niektóre są bardzo oczywiste, ale inne już zdecydowanie mniej, jednak to nie jest amerykański film i zdam się tutaj też na waszą ocenę. Cieszę się, że zostaliście tutaj do końca, bo to znaczy, że było warto przygotować ten materiał. Jeśli wam się podobał, to udostępnijcie go innym w mediach społecznościowych, skomentujcie lub wykażcie inną aktywność, bo to jest dla nas naprawdę bezcenna pomoc. Dziękuję na koniec wszystkim patronom, zapraszam nowych patronów oraz przypominam o dzwoneczku. Ja w zimne dni w Locarno miałem na sobie koszulkę RaceSpace z certyfikowanej bawełny, która była milutka, cieplutka i ogólnie bardzo fajna. Daję wam tutaj znać, że też możecie mieć taką, odwiedzając sklepik na naszej stronie. No i cóż, dziękuję za wspólny trening, podróż i ogólnie czas, gdziekolwiek nas słuchałeś. Zadałeś mi wczoraj pytanie, ja na nie trochę nie odpowiedziałem. Nie będzie ta sama, nie będzie ta seria Goldena bez Bartka taką samą serią. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla kibiców. Wydaje mi się, że też będzie to już trochę inna bajka. Dziękuję i kibicuję Bartowi w wydłużaniu się.
I to, co chciałem powiedzieć, to, że w weekendy siadaliśmy wszyscy razem, rodzinnie, do śledzenia wyników, do śledzenia później transmisji, a teraz już do podążania za Bartem na wyścigi i emocjonowaliśmy się, także mówię teraz to od siebie personalnie. Bartek, dziękuję za to, co zrobiłeś dla naszej dyscypliny, bo wielu osobom zaszkliły się oczy, pojawiły się gwiazdki i wiem, że to dzięki tobie.